Prezentowana wystawa Anna Bilińska, kobieta, przedstawia twórczość pierwszej, największej polskiej artystki działającej w Paryżu. Jest to pierwsza wystawa w ogóle jej twórczości. Bilińska odniosła spektakularny sukces. Wystawiała z największymi malarzami lat 80. XIX wieku. Utrzymywała się ze sprzedaży swoich prac. Jest taką wielką postacią, która dla nas jest symbolem samodzielności, niezależności i zdecydowania kobiet. Z jakiego okresu są te prace? Bilińska bardzo krótko tworzyła, po zaledwie kilka lat. Urodziła się w 1857, zmarła w 1893. 35-6 lat. I to jest twórczość z lat 1885-1892, zaledwie 7 lat. Ale obrazy te są sprowadzone z całej Polski, a także, to jest bardzo ważne, z Paryża, z Lyonu, z Wielkiej Brytanii, a także ze Szwajcarii. Udało nam się zgromadzić wszystko to, co w tej chwili jest dostępne z jej twórczości. Są to i sceny rodzajowe, ale w taki inny sposób ukazane. Jak na przykład nad brzegiem morza jest obraz niejeden prezentujący inspirację sztuką jaką w twórczości Bilińskiej. Pokazujemy warsztat Bilińskiej, jak uczyła się w pracowni Garcona, przede wszystkim w Akademii Julian w Paryżu. To jest równie ważne. Prezentujemy jej pracę na tle innych XIX-wiecznych artystek polskich, które też chciały studiować w Akademii Julian, też chciały stać się malarkami. Na tym tle pokazujemy jej wielki, interesujący talent. Dzisiaj prezentujemy wystawę Anny Bilińskiej. Warto ją zobaczyć, Szanowni Państwo, ponieważ na co dzień niemal w żadnym muzeum, myśmy tu wyliczyły, że chyba w 5 muzeach polskich można zobaczyć tylko 5 obrazów Olgi Bilińskiej. Na wystawę pani Ani Król udało się wypożyczyć z polskich zbiorów, ze zbiorów zagranicznych, kilkadziesiąt prac, więc jest to jedyna okazja, aby zapoznać się z dorobkiem tej niezwykłej, wybitnej malarki. Na wystawie w Stalowej Woli prezentujemy 70 doskonałych warsztatowo prac. Po pierwsze, jak powiedziałam wcześniej, była tą pierwszą artystką, która wyjechała do Paryża, studiowała w Akademii Julian, gdzie nauczyła się perfekcyjnie warsztatu, a przede wszystkim odniosła sukces. I nawet w tej akademii była nie tyle profesorem, ale taką postacią odpowiedzialną za przygotowanie pracowni, opiekowała się artystkami tam działającymi. Wystawiała na salonie paryskim. Wystawiała na najważniejszych wystawach w Londynie, w Paryżu, w Lyonie, w Stanach Zjednoczonych. Była nagradzana medalami, była dostrzeżona, a co najważniejsze, była postrzegana jako taka wielka twórczyni, wielka postać, wielka malarstwa, tworząca znakomite, perfekcyjne, warsztatowo prace. Ale pochodziła z rodziny, która niestety straciła majątek w Banku Wschodniorosyjskim. Musiała utrzymywać się sama z własnych pieniędzy, zarabiała malarstwem, sprzedawała swoje obrazy. Dzięki temu w ogóle funkcjonowała. Żyła w naprawdę trudnych warunkach. I pierwsza jej pracownia w Paryżu, mówię o tym dlatego, że to było dosyć magiczne miejsce. Pierwsza jej pracownia była bardzo malutka, 2 metry na 2,5 metra. Proszę sobie wyobrazić, że to było jej miejsce, w
którym spała, rysowała, tworzyła. Wszystko to działo się przy magicznej ulicy Rue de Fleury 27. Dlaczego magicznej? Bo Bilińska mieszkała tam do roku 1892. Wynajęła, gdy już ten sukces odniosła i zarabiała dość dobrze, wynajęła większą pracownię w tym właśnie domu, przy tym numerze. I przy tym samym, w tym samym domu wynajął również mieszkanie niezwykły kolekcjoner, niezwykły mecenas sztuki, niezwykła postać, Leo Stein, brat Gertrudy Stein.